Witam wszystkich serdecznie. Kolejny odcinek, a w tym będziemy po prostu badać sobie oto tym przyrządasem, który był pokazany na innym filmiku, ile mamy niespalonych gazów z wydechu. Przed chwilą mi się udało troszkę jeszcze odpalić. No, jeszcze idzie dotknąć tłumika, ale przypomniało mi się, że chcę sobie zrobić pomiar, jak jest zimny tłumik, ogólnie cały silnik. Na benzynie, benzyna jest już, jak to się mówi, wysezonowana, już ma ponad chyba 2 albo 3 miesiące, więc jak to się mówi, dupy nie urywa. Dodałem jedno zabezpieczenie, taki mosteczek. Jest to taki mostek z diod szotkiego, żeby po prostu jak agregat zgaśnie, żeby przez wtyczkę z akumulatorów nie cisło z powrotem na skrzynkę i na alternator bez obrotów. No ale coś czuję, że mnie już zaczyna padać, więc biorę się za robotę, bo jest idealna pogoda, czyli jestem w domu, jest bardzo mało słońca i jest dzień, bo zazwyczaj w nocy bym musiał to robić, a nie chcę sąsiadów wbudzić. Dobra, to zaraz do Was wracam. Biorę się za odpalanie silnika, mam tutaj wszystko przygotowane i lecę z tematem. No i dobrze, pierwszy pomiar, jak to się mówi, na średnio rozgrzanym silniku i widać, że ilość zanieczyszczeń jest naprawdę duża w stosunku do tego, co będzie, jak już silnik jest nagrzany. Co widać, że naprawdę ta ilość zanieczyszczeń jest naprawdę nikła, więc ciepły silnik jest dużo sprawniejszy. No i teraz się bawię w dobór wszystkiego, tylko że mi to tak jedną ręką średnio idzie. I wychodzi na to, że jak już jest silnik wzbudzony, to znaczy alternator, też mniej zaczyna robić zanieczyszczeń. A jeszcze mniej, jak już jest średnio obciążony i w miarę są dobrane obroty. Czyli z obciążeniem jest lepiej. No i kolejna faza testów jest praca równocześnie na gazie i na benzynie. Coś takie jak półsekwencja czy coś takiego. Jak ktoś wie, jak się to konkretnie nazywa, to dajcie znać. No i praca nad silnikiem idzie jakoś. No i idziemy do, jak to się mówi, sterowni. No i jak widać, nie ma za dużego napięcia. Niestety na tej rozdzielczości nie widać, jak zasuwają liczniki. Być może będzie troszeczkę za chwileczkę widać, jak ten drugi talerz zasuwa. No, lecimy obciążeniem całego domu. Z fotowoltaiki nie ma za dużo dzisiaj pożytku, no w ten dzień. Więc naprawdę nikłe ładowanie, jest tak zachmurzone, no ale super warunki do testów. Długo czekałem, zanim się uda ten test zrobić, tym bardziej, że czekałem też na wskaźnik węglowodorów. No ale godzina testu, silnik sobie drepcze pod obciążeniem już. Mostek zabezpieczający jest tak sobie ciepły. Niestety się rozgrzewa, będzie trzeba to troszeczkę unowocześnić jeszcze, jak i wiele rzeczy, które wyszło w trakcie. No i teraz lecimy już na samym gazie. Było dość dobrze obciążone, no i przeskoczyliśmy na sam gaz. Jak to się mówi, w biegu, czyli bez gaszenia silnika, kończyła się benzyna, zmieniłem troszeczkę dawkowanie gazu i przeskoczyliśmy w locie. No i niestety koniec testu, brakło mi gazu. Fajnie widać, jest godzina i 55 minut. 3,4 godziny przepracowane. Zakręcamy. No jeszcze jest jakiś gaz. No ale widocznie mu już brakło. Nie będę go odpalał. Choć w sumie fajnie, jakby sobie podreptał po pustu. Na butli. Aha, dobra. Już wiem, o co kaman.
tak mam dużo odkręcone, że wskazówka się zawinęła. Ha, 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 ha. Dobra. Wskazówka wróciła do swojego miejsca pierwotnego. Dobra. Test można udany. Przeprowadziliśmy pracę na benzynie. Pod obciążeniem benzyny brakło. W locie zmieniłem na gaz, bo przez połowę czasu leciało sobie jednocześnie na gaz i na benzynę. Taki eksperyment dawało radę, pod obciążeniem praktycznie cały dom zasilałem, więc jestem zadowolony. Teraz pozostanie wymienić benzynę, raczej benzynę, wymienić olej i zobaczymy, jak wygląda reszta bebechów, czy coś się rozchuśtało. To dobra. Dzięki wielkie. Lajki, subskrypcje, mile widziane. Komentarze też. Na razie, trzymajcie się. Hej!